Człowiek grzeczny, dobrze wychowany, kłopotów w relacjach z innymi żadnych nie miewa. Bez względu na to, czy ten inny jest ładny, brzydki, duży, mały czy niepełnosprawny. Dni godności osób niepełnosprawnych, które potrwają od środy 17 maja do piątku 19 maja, wyśmienicie oddają dobre relacje zdrowych z niesprawnymi. Małych jaworznian do niepełnosprawnych przekonywać nie trzeba. Basia z przedszkola miejskiego nr 14 z oddziałami integracyjnymi ujęła to idealnie. Można się przyjaźnić z każdym bez względu na wygląd. Załóżmy, że nikt nie ma wątpliwości i nie odbiera osobom niepełnosprawnym prawa do szczęśliwego, w miarę ich możliwości, aktywnego życia. Z myślą o kim przygotowana tę pożyteczną imprezę? Kogo należy jeszcze przekonać? Są to osoby, są to dzieciaczki, które korzystają z placówek rehabilitacyjnych, uczęszczają do przedszkoli integracyjnych, do szkół, ale i młodzież i osoby dorosłe uczące się w gimnazjach, w liceach, korzystające z warsztatów terapii zajęciowej. Co będzie się w ciągu tych 3 dni działo? Przygotowaliśmy teatr, który przyjedzie do nas z Wieliczki, pokaz baniek mydlanych, no i zabawy na dzień dzisiejszy z sztularzami i myślę, że z dobrą muzyką. Natomiast na jutrzejszy dzień przygotowaliśmy cały pokaz pod hasłem Rehabilitacja nie musi być nudna. I tam będzie prezentował się Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych oraz niepubliczne przedszkole z tym, co proponujemy podopiecznym niepełnosprawnym, jak można po prostu dobrze, że tak powiem, spędzać czas przez rehabilitację. Dni otworzył marsz spod Muzeum na Rynek, a w nim zaprezentowali się ci wszyscy, którzy w mieście pracują na rzecz niepełnosprawnych. Wraz z nimi maszerowali ich podopieczni. Przedszkole miejskie nr 12, przedszkole miejskie nr 24. To pierwsze, 12, to jest, ma oddziały integracyjne, a 24 ma integracyjne i specjalne. Będzie przedszkole miejskie nr 14 z oddziałami integracyjnymi. Będzie niepubliczne przedszkole młodych talentów 100 bajek. Potem będzie szkoła podstawowa numer 3 z oddziałami integracyjnymi, szkoła podstawowa numer 7 z oddziałami integracyjnymi. Będzie ośrodek szkolno-wychowawczy imieniem Jana Pawła II, tam w tym ośrodku jest i szkoła podstawowa 23, i gimnazjum numer 12, i zasadnicza szkoła zawodowa numer 7, i szkoła przysposabiająca do pracy jest też tam i są wszyscy przedstawiciele tych wszystkich szkół. Gimnazjum numer 4 i liceum numer 3, tam mają oddziały integracyjne i to jest zespół szkół ogólnokształcących przy ulicy Towarowej 61. W ciągu tych 3 dni wiele różnych spotkań będzie przekonywało jeszcze nieprzekonanych, że niepełnosprawni potrafią być ciekawymi ludźmi z własnymi marzeniami i aspiracjami. To są dni, w których osoby z niepełnosprawnością są w stanie się pokazać, są pokazać swoje umiejętności, są też zobaczyć, jak można żyć inaczej, jakie sporty uprawiać. No, głównie też jest to jakaś forma rozrywki dla nich i też społeczeństwo, żeby zobaczyło, że te osoby istnieją i nie są pozamykane w domach, że oni chcą normalnie uczestniczyć w życiu społecznym. Jaworznianie egzamin z wrażliwości zdają na co dzień. Osobom niepełnosprawnym mieszka się tutaj dobrze. I to nie tylko przez wzgląd na działania z urzędu, ale przede wszystkim na samych mieszkańców, którzy bez oporu niepełnosprawnych wspierają.